Cześć, kochani, witam Was serdecznie i dziś poruszę temat tego, czy w czasie wygięć do tyłu pośladki mamy zaciskać, czy nie zaciskać. Na pewno spotkaliście się już z tego typu dylematem i powiem Wam, że odpowiedź tutaj jest niejednoznaczna. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to konkretne pytanie. Dlaczego? Dlatego, że w czasie wygięć do tyłu dzieje się bardzo dużo w naszym ciele i u części osób to zaciskanie pośladków będzie się sprawdzało a u części nie. Bardzo ważne jest, żeby nie stawiać jednej konkretnej tezy dla wszystkich, bo każdy z nas jest inny. Co powoduje zaciskanie pośladków? Sam mięśnie pośladkowy sam w sobie jest prostownikiem w stawie biodrowym i silnie rotuje na zewnątrz udo. I teraz w momencie, kiedy my zaciskamy bardzo mocno, tylko żebyśmy odróżnili zaciskanie a napięcie. Mówimy o zaciskaniu. Jeżeli zaciskamy zbyt mocno mięśnie pośladkowe automatycznie Nasze uda rotują na zewnątrz, nasze kolana idą na zewnątrz, stopy idą na zewnątrz, całe ustawienie jest dość szerokie i tego typu ustawienie może na dłuższą metę przeciążyć nam stawy kolanowe, a jeżeli zaciskanie pośladków i właściwie takie szerokie ustawienie nóg jest wynikiem tego, że mamy niedostatecznie rozciągnięty przody łód, czyli dokładnie rzecz ujmując zginacze bioder, to na dłuższą metę możemy również przeciążyć stawy krzyżowo-biodrowe. Tak więc nie jestem zwolennikiem zaciskania pośladków. Uważam, że pośladki będą napięte w czasie wygięć do tyłu ze względu na ich funkcję, ale nie powinny być kurczowo zaciskane. Jednak będzie mała grupa osób i mam takie osoby u siebie na sali, spotykam takie osoby na warsztatach, które prowadzę, na kursach, które jeżeli nie zacisną pośladków odczuwają dyskomfort w dolnych plecach. I teraz czy ja powinnam tym osobom powiedzieć nie zaciskaj pośladków, bo nie można? Nie, jeżeli u tej osoby napięcie pośladków, właściwie hmm, zaciśnięcie pośladków powoduje, że zmniejsza to dyskomfort w dolnych plecach, to zaciskajcie. Jak widzicie, nie ma jednej prostej odpowiedzi, dlatego że każdy z nas jest Inny, bardzo ważne jest to, żeby skupić się na odczuciach, żeby mieć też świadomość tego, czy mamy możliwość wyboru, czy my mamy te pośladki zaciskać, czy nie. Bo zdarza się tak, że pewnego rodzaju wzorzec zaciskania pośladków w każdym wygięciu do tyłu, chociażby w powtarzającym się z głową w górę, powoduje, że my zaciskamy je automatycznie. Jeżeli jesteśmy w stanie wejść do asany, zacisnąć lekko pośladki. Je rozluźnić, to już jest super. I jeżeli wiesz, że zaciskanie pośladków powoduje, że konkretnie u Ciebie zmniejsza się napięcie w plecach, ok, zaciśnij, ale jednocześnie staraj się równoważyć tą pracę, która e, będzie nam rotowała uda na zewnątrz, poprzez, poprzez angażowanie rotatorów wewnętrznych, tutaj też przywodzicieli uda. To jest bardzo istotne, tak żeby zachować pewnego rodzaju równowagę w naszym ciele. I tak jak być może wspomniałam na początku, ale nie zaznaczyłam tego aż tak dobrze, ogólnie jestem zwolennikiem tego, żeby pośladki nie były zaciskane. One mają miękko pracować, mają być lekko napięte, ale nie zaciśnięte. U małej części osób z mojego doświadczenia wynika, że jest mała część osób, która wymaga tego, że potrzebują zacisnąć pośladki, i absolutnie im na to pozwalam. Jednocześnie jestem ciekawa, jak to u Was wygląda. Brzmi to pytanie dość zabawnie: zaciskać czy nie zaciskać? Oto jest pytanie. Jestem ciekawa Waszych opinii na ten temat. Dajcie mi znać, czy zaciskanie pośladków u Was powoduje zmniejszenie dyskomfortu w dolnych plecach? I też dajcie mi znać, czy jednocześnie jesteście w stanie zacisnąć pośladki i nie rozjechać się nogami na zewnątrz, bo to jest dopiero sztuka, bo jednak to zaciskanie pośladków trzeba równoważyć. No dobrze, już nie będę się rozgadywała. Mam nadzieję, że. Mm, Dość y, przystępny sposób i y, y, wyczerpujący przedstawiłam Wam ten temat. Gdyby coś było jeszcze niejasne, napiszcie mi w komentarzach tutaj pod spodem. Postaram się jak najszybciej odpowiedzieć. Dziękuję Wam za kolejne spotkanie w naszych wspólnych anatomicznych filmach. Zapraszam Was do y, odwiedzenia mojego konta na Instagramie i jego obserwowania, bo stamtąd znajduję naprawdę mnóstwo inspiracji do tego, żeby powstawały nowe filmy, ponieważ to Wy mnie inspirujecie, pisząc do mnie wiadomości. Zachęcam was też do dołączenia do mojej grupy na Facebooku. Link znajdziecie poniżej. Subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa pa.